Polska scena retro. Wybierz konsolę. Grupa zrzeszająca fanów retro. Szanowni Państwo, przyjechała do mnie jakaś paczka dzisiaj. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tam jest, więc po prostu sobie otwórzmy. Zobaczmy, co to jest, bo w sumie nie pamiętam, co tam kupiłem. Albo co ktoś mi wysłał. Dobra, i co my tutaj mamy? Podejrzewam, co to może być, ale za chwileczkę zobaczymy. Albo inaczej, po prostu tutaj sobie wyciągniemy, o, najprościej. Tak jest, już wiem, co to jest, proszę Państwa. Coś, na co czekaliśmy jakiś czas już na kanale. Znaczy, o czym ja często wspominałem i wy mi na czacie albo w komentarzach przypominaliście o tym. I już mówię, skąd ja to zdobyłem. Właśnie nie wiedziałem, co to jest, dlatego, bo nie spodziewałem się żadnej paczki, ale już wiem, co to jest, proszę Państwa. Proszę, Two Extreme, czyli Mortal Kombat na drodze, czyli jeździmy, tak jak tutaj, na deskorolce, na rowerze, na snowboardzie i na... co to jest? Na rolkach, tutaj dokładnie nie było widać. I jeździmy po ulicy i naparzamy się po prostu z piąchy, z kopniaka, skaczemy. Ja o tej gierce wspominałem już nieraz, ogrywaliśmy demo jedynki i dwójki. Jedynka to się nazywała ESPN Extreme Sports, a dwójka właśnie Two Extreme. I obie te gry ogrywałem na kanale. Ja tego nie kupiłem, proszę Państwa. Ja to, powiedzmy, dostałem w formie wymiany. Zajrzymy sobie jeszcze do środka. O, nawet folijka. I jest płyta. Nie ma niestety instrukcji. Jak pokazywałem ostatnio na filmiku, proszę Państwa, z tego. Z mojej kolekcji PlayStation, gier PlayStation. Miałem Tomb Raidera 2 w wersji NTSC, w którego i tak nie będę grał, bo po pierwsze w wersji PAL. A po drugie, no, nie lubię grać w wersji NTSC, bo na telewizorze, mój telewizor nie obsługuje systemu NTSC i po prostu obraz tak dziwnie lata, tak mryga w oczy i to jest dosyć nieprzyjemne. Przez Grabber działa ok, natomiast nie chce mi się grać przez Grabber, zwłaszcza, że już mam tę grę w PAL-u. No i kolega z kanału Retro Gaming Room, czyli Sebastian, o którym już dawno nie było mowy na moim kanale, zresztą on też ostatnio tak mniej nagrywa filmików, ale polecam oczywiście sobie zasubskrybować jego kanał Retro Gaming Room, podaję link na dole tutaj i nazwę. Kiedyś sporo rzeczy nagrywał właśnie jak ponad rok temu sporo rzeczy nagrywał, teraz trochę tak zmienił, znaczy no zmniejszył ilość nagrywania filmów i napisał do mnie wiadomość, że jego kolekcja gier na PlayStation to właśnie głównie gry w NTSC, więc on chętnie tego Tomb Raidera 2 przyjmie. I ja zaproponowałem, że albo, że może w sensie ja mu jego wyślę, a on mi kupi na Allegro jakąś inną gierkę. No i udało się. Zaproponowałem po prostu, wysłałem mu linka do tego Two Extreme. Nie wiem, w jakiej cenie udało mi się go wylicytować, ale mówił, że do maksymalnie 60 zł wylicytuje, a w jakiej cenie to nie wiem. Teraz napiszę tutaj na dole ekranu, za ile udało mi się go wylicytować, bo jestem sam też ciekawy, za ile. No i tyle, więc sobie zagrajmy. I w ogóle nawiasem mówiąc, gierka jest w tym takim wczesnym boksie, tym takim czarnym z góry. On jest tam jakieś pół centymetra niższy niż te pozostałe już boksy od PlayStation. No, także tyle. Gierka jest po prostu... No, demko było zacne, więc ogramy sobie pełną wersję, proszę Państwa, płytka. No, nawet w dobrym stanie. Nawet w dobrym stanie. Prawdopodobnie była niewiele razy używana, bo przez wiele osób jest to uznawane za krab. Przez wiele osób jest to uznawane za krab. W ogóle kliknijcie sobie też na recenzję Q Diego, czyli QDPSX, pisze się Q, litera ta amerykańska Q, DIPSX, razem wszystko pisane łącznie. No i on też recenzję zrobił tej gierki, to jest Polak oczywiście, który wszystkie gierki na PlayStation recenzuje. No a my za chwilę się przekonamy,
czy ta gierka jest fajna. Także zapraszam przed telewizor. No dobrze, proszę Państwa, to zobaczmy tą grę. Wrzućmy ją tutaj do napędu PlayStation. No i dobra, proszę Państwa, zobaczmy sobie tą gierkę tutaj. I tyle, no. Zobaczymy ogólnie, co to może być, bo napalałem się na ten tytuł już od jakiegoś czasu. Zresztą was tutaj też tak jakby podsycałem już wiele razy, wspominając o tym tytule. Mówiłem, że za zrzutki go kupię, albo sam go gdzieś wyhaczę. Natomiast to się udało wymienić z Retro Gaming Roomem, tak jak wcześniej już mówiłem. No i zobaczmy sobie ogólnie, co to jest. To nie pamiętam, kto to w komentarzach napisał. Możliwe, że reddrake.pl albo Rozkminator, albo ktoś inny. Już teraz to nie pamiętam. Ktoś to streścił, że to jest tak jakby Mortal Kombat, ale na ulicy, bo jeździmy tutaj postaciami, tak jak tutaj widać na rolkach, czy na deskorolce, czy na snowboardzie, czy tam na rowerze, ale te postacie są digitalizowane, czyli to byli aktorzy, którzy siedzieli na przykład na rowerze, czy na desce snowboardowej i robiono im zdjęcia, czy tam właściwie kamerą chyba nagrywano film i później wycinano klatka po klatce, żeby zrobić z nich tutaj postać taką do poruszania się w grze, więc tak to mniej więcej wyglądało, proszę Państwa. I tak ktoś napisał tam, że to jest Mortal Kombat na ulicy, czyli tak jakby wyścigi Mortal Kombat. No w sumie, bo to trochę tak samo jak Mortal Kombat robione te postacie były, też były wycinane z prawdziwych aktorów, którzy przed kamerą tam walczyli, czy udawali, że walczą. Także coś w tym jest, no zobaczymy ogólnie, jak to się gra. No w demo to pokazywałem chyba dwa razy. Jedynki chyba dwa razy, tak? Tak, raz było jeszcze pokazywane, zanim jeszcze mój kanał był prowadzony, że z komentarzem. Później raz ogrywałem na jednym z demek, Demo One. I później dwójkę też pokazywałem na jednym z demek. To było chyba Registration Demo 01 chyba. 01 właściwie, no. 01. Tylko patrzę, chyba się zawiesiła nam tutaj gierka. A kurde, może być kłopot z tą płytką. Zobaczmy jeszcze raz. No może być kłopot, kurde, porysowano. Patrzę, intro się wieszało. Zobaczymy, czy nam to wszystko ruszy. Może być kłopot. Gramy na tym PlayStation model 7502, ten, który mam kupiony w Lumpexie, który udało się kupić. To jest ten model, ten w boksie. No może to tylko raz pechowo się nie wczytało. Zobaczymy jeszcze raz sobie tutaj. Powinno działać przecież, nie? Płyta nie była aż tak porysowana, żeby nie działała. To już sobie wyłączmy, bo to widzieliśmy. 96 rok, Sony Interactive Entertainment Incorporated. To jest ogólnie druga część, bo jak mówiłem, pierwsza część nazywała się ESPN Extreme Sports. Pokazywałem ją dwa razy, a dwójka to właśnie Two Extreme. Prawdopodobnie mieli jeszcze silnik, to wykorzystali go, więc zobaczmy, co tutaj jest. One player, a bo tu można na dwóch graczy zmienić, ale gramy na jedną osobę oczywiście. Player one select, zobaczmy. Wybór gracza, tak? Kogo tu mamy? Jakiegoś Nick Latrick, to on w demie właśnie chyba był. Ale można stworzyć własnego, tak? Patrzcie, standard. A i tu zmieniamy, w ten sposób. Bones O'Neill, ma jakby polską flagę z przodu, ale to nie Polak jest oczywiście. Bruno Cusso. To są w ogóle jakieś, każdy ma jakieś różne te statystyki tutaj. Sterowanie, ale kurde, żeby to ogarnąć, to trochę nie na moją głowę. To za dużo jest, po prostu mózg rozjebany. Trochę za dużo tych wskaźników i tych cyferek. Lance Hooper, Tracy Styles, to koleś? Tracy to chyba żeńskie imię. George albo Horch Gomez, nie wiem. Allen Snow, sami faceci, nie ciekawe czy kobiety są z ciekawości. Teddy Blades, Megan Carver. A to właśnie chyba kobieta będzie. Angel Dallus. I każdy ma inne te wskaźniki, no. Weźmy na razie sobie po prostu jego. Później może kogoś innego, albo zrobimy własnego sobie jakiegoś zawodnika. Dobra, niech będzie. Zaznaczony, tak? Chyba tak. Tu chyba tryb wybieramy. Exhibition albo New Season. Load Season jeszcze można. To weźmy sobie ten Exhibition. Weteran to poziom trudności, tak? Rookie, weteran i pro. I extreme jeszcze jest. No to weźmy sobie tego na razie, tego rookie, bo gramy pierwszy raz. Wybór trasy, kurs.
A nie, tutaj... Aha, bo tu może na razie wybór, czym jedziemy, tak? One, two, three. Od czego to ja wybieram właściwie tutaj? Czekaj. Rolki to... Czekaj, Las Vegas tutaj. Los Angeles to jest deskorolka. Rolki to jest Las Vegas. Afryka to jest rower. Japonia to deska snowboardowa. I ha, i cztery tryby są. No to po kolei bierzemy na razie pierwszy. Deska, no. Wszystkie wypróbujemy dzisiaj tryby. I opcje, zobaczmy, może coś jeszcze tutaj można zmienić. Records, fighting on, oczywiście, że tak. Właśnie to jest cała esencja tej gry. CPU players on. No tak, że przeciwnicy, żeby byli, tak? I controller one, muzyka sam. No to zostawiamy tak jak jest, nic nie zmieniamy. I co, race na samym końcu. No dobra, zobaczmy, proszę Państwa. Mam nadzieję, że tylko, że się wczyta bez żadnych problemów tutaj. Plansza Los Angeles. No zobaczmy sobie, kurde. Nie wiem jak steruje się, bo nie pamiętam, a zwłaszcza, że nie ma tutaj instrukcji, książeczki. Ale chyba dam radę. Chyba zaraz jakoś te ciosy i sterowanie ogarnę. Krzyżykiem tutaj gazujemy, tak? Czy właściwie rozpędzamy się. Kwadratem skok. Kółkiem tak jakby nabieranie pozycji. Trójkątem. Trójkątem hamowania. Aha, to hamowanie nam niepotrzebne. I tutaj L1, R1 lejemy ręką, piąchą. Trochę przegram pewnie już, bo albo będę daleko. Ale dlatego, że ogarniam sterowanie. A nogą to chyba nie można, przynajmniej nie na deskorolce. Przynajmniej na to wychodzi, bo nie widzę, że ciosów nogą. Ale dobra, damy radę tak. Tak jak jest, damy radę. Przynajmniej na razie, o, policja stoi. I to wszystko jest oczywiście na sprite'ach robione. Te beczki, ta policja, ci, te zawodnicy, oni są 2D, natomiast plansze jedynie są w 3D. I wjeżdżając w to, jakieś punkty zdobywamy, jak rozumiem, tak? Jestem 10 ogólnie, to źle. O! To trzeba było ominąć, dobra. Pewnie będę ostatni, ale dobra, jak na pierwszy przejazd to przynajmniej ogarniam, o co chodzi, nie? W tyle fajna muzyczka, taka ni to rockowa, ni to metalowa. No, ciężko wjechać w te bramki, ale dobra, damy radę. O, policja znowu. No i w podobnym stylu jest Road Rush zrobiony, bo tam też można z piąchy nawalać w każdego. Kwadratem skaczemy, tak? No dobra. Jak będzie skoczna, to jeszcze skoczymy ze skoczni. Zaraz. Tunel. Ostatnio pisaliście tam do mnie na czacie, jak były live'y, czy będą jeszcze Axel odcinki nagrywane. Oczywiście, że będą, to live'y to były tylko ostatnio, bo ostatnio tak się trochę, powiedzmy, nudziłem i jednocześnie chciałem tutaj z wami pogadać, to dlatego były głównie live'y, ale będą oczywiście odcinki montowane. Zresztą jak będę, nie wiem, pokazywał jakiś Pegasus czy coś, to trochę nie nadaje się za bardzo to na odcinek taki live'owy. Oczywiście live z Pegasusa też może być, natomiast odcinki, gdzie ja tam otwieram jakieś pudełko czy coś, no to muszą być nagrywane, no. Unboxingi i tak dalej, oczywiście, że będą. No na razie były tylko takie, przez tydzień chyba live'owałem, przez tydzień czy przez 6 dni coś takiego było. Wow, ale żem się wyjebał. No dobra, ja chcę w każdym razie następnej planszy, bo już teraz to nie dogonię tych kolesi. Następnej planszy to ja chcę z nimi tutaj trochę się tego porozwalać. No jak na pierwszy przejazd to sobie ogarniamy, o co tu chodzi. Wow, za późno wyskoczyłem. No właśnie, to trzeba na początku też ogarnąć fizykę tej gry, czyli odpowiednio wcześniej, ale nie za wcześnie skoczyć trzeba. A i te bramki, niektóre bramki dają speeda, czerwone coś innego, a zielone coś innego. Jeszcze też tego nie ogarnąłem, zaraz zobaczymy. Pewnie w instrukcji by to było napisane, no ale nie mam niestety instrukcji do tej gierki. Czerwona. Mówi pozycję, tak? Nie. No nie wiem, o co chodzi. Powiedział 50 chyba, tak? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale jestem 10. Żółta. 150, a to o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, co to jest 150, nie wiem. Tutaj jakieś właśnie chyba przyspieszenie czy coś. No nie wiem, szkoda, że nie mam instrukcji. W instrukcji byłoby napisane, co dają te bramki, nie? Na przykład to tutaj do wyboru jest srebrna albo
Czerwone. I którą mam wybrać? Nie wiem, bo nie mam instrukcji. No kurde, trochę źle, że nie mam, no. Ale dobra, jedziemy dalej. 150. No znowu gada. Nie wiem, co to właściwie oznacza tutaj. Też tego nie wiem, nie skumałem. Ale ważne, żeby przejechać trasę. Z innymi się łomotać, ale to zaraz. W następnym planszy to już nie odpuszczę. Już nie odpuszczę tutaj z piąchy i z kopniaka dostaną wszyscy po kolei. Jestem ciekawy też, co wy sądzicie o takim tytule. Na razie nie za dużo się dzieje, bo mówię, przeciwnicy zwiali ode mnie, ale jestem ogólnie ciekawy, co sądzicie o takich wyścigach. O Road Rushu, o tym. I w sumie, czy jeszcze jakieś są takie dwuwymiarowe? W sumie są samochodówki, gdzie samochodem się jedzie, są takie dwuwymiarowe. Na przykład na PlayStation jest jeszcze taka gierka Wrecking Crew. Ale ona była już słaba. Nie, że jakoś strasznie tragiczna, ale już w porównaniu z tym to była słabsza, no. Ale też były samochody w 2D, a środowisko, czyli tutaj ten, plansza była w 3D. I ona dosyć późno chyba wyszła, 98 chyba, 8, czy nawet 99 rok i była już dosyć przestarzała w tych, na tamte lata, ale wyszła. Pamiętam, właśnie były jakieś te recenzje tej gierki, to ona już była uznana jako przestarzała. Tym jeszcze tak sobie. Tak tym wygodniej jest sterować, jak tak się ten wypnie on. Wow. No. No zobaczymy, zobaczymy. Tylko byle dojechać do końca trasy i w następne to już tak nie będzie, zobaczycie. Będę już normalnie tu jechał. I bo w ogóle bym teraz rowerem chciał pojechać. Rowerem można kopać na pewno. Tak jak, o właśnie, Courier Crisis. Courier Crisis też można było kopać. Też było na sprite'ach robione. Dobra, finish mamy. I wszyscy już czekali, no. 5.52. Zero trików i zero knockdowns. No właśnie, knockdowny trzeba zrobić, czyli innych tutaj powalić. A teraz może się uda. No rowerem teraz bym chciał. Albo na rolkach, bo na rolkach też można kopać. Records file no represents. Dobra. To zmieniamy teraz planszę. Rowerem chcę i może zawodnika zmienimy też. Zobaczmy, może tam właśnie, jak weźmiemy rower. O, Afryka. I zobaczmy takiego zawodnika, który tam ma rower. Pokazane, że szybkim rowerem jest albo zwinny na rowerze. Zaraz zobaczmy, czy tak tutaj można takiego zawodnika wybrać. Gdzie tu jest mountain bike? No, czyli to jest ten rower górski. Czekaj, acceleration, handling i top speed. Że miał najwięcej. O, to handling jest, ma trochę słaby. Kurde, no i ciężko wybrać tutaj. Może tego, o. To wydaje się mieć najlepszy. Może mają dalej lepszy, ale ten był chyba najlepszy. Albo ten. No niech będzie ten, no. Obojętnie, jak już wygląda. Najważniejsze mi, żeby na rowerze było wygodnie nim jechać. O, Afryka, jeden. A to może kilka jest plansz w Afryce? Ciekawe, jak to bym championship bym wybrał, to może jest kilka plansz w Afryce. Może tak to jest tutaj zrobione? No nie wiem, jeszcze nie ogarnąłem tego. Dopiero gramy, dopiero drugi raz. Aha, i taka plansza. Z kości zrobione te. Dobra, to jedziemy. A, i tu można nogą kopać. No właśnie, czyli tutaj nie ma piąchą, tutaj tylko nogą jest na rowerze. To dawaj. Coś tam bywało. No dawaj, doganiaj ich. No, trochę w tyle jesteśmy, ale zaraz dogonimy. O, tu skok będzie. A, nie wjechałem. No, wjechałem, udało się. Chociaż tak trochę nie do końca, ale... Wow, 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 ale żebym się tam stuknął, ale przejechałem mimo wszystko. O, jaki trik zrobił. Ciekawe, czy za to punkt jest, czy nie ma. Nie wiem, jeszcze nie zgarnąłem. Dobra, kogoś z kopniaka bym tu chciał, no. O, słoń na środku stał. He.
Jeśli znacie jakieś podobne jeszcze gierki, to dawajcie znać. No, Road Rush na pewno kiedyś musimy ograć też. No dobra, dawaj, bo jesteśmy ostatni znowu. Kurde, to niedobrze. A miał być najszybszy przecież ten zawodnik. No to co tu za robota jest? Co to za robota? Ja cały czas pedałuję, nie mogę dogonić. O, Jeepek stał. Land Rover. Na środku. A, i na środku też drzewo stało. No właśnie. Kto je tu posadził na środku ulicy? No patrzcie, pedałuję i nie mogę dogonić. No o co tu, co jest tutaj grane? Kamień. Dawaj, są jacyś, no. A, on mnie kopnął, aś ty, bo ja kliknąłem nie z tej strony, no dobra. Zaraz ich dogonimy. Nie podaruję, tylko źle, że 10 znowu jestem, kurde, to niedobrze. Ale nie mogę ich dogonić w ogóle, no, o co tu chodzi? Nowy U50, nie wiem o co tu chodzi w ogóle. A może o prędkość? O, dwie tutaj trasy były, jedną w prawo, jedną w lewo. Chcę dogonić któregoś typa, o co tu chodzi? O, ten mnie już zdeblował chyba nawet. No właśnie. To niedobrze. O, Jeep na środku! Przejechałem, dobra. O, słoń tam. Ryczy. Gorzej, że w tym rowerem to trzeba cały czas pedałować, czy klikać X i to też jest dosyć niewygodne. Bo w tamtym jak jechałem na desce, to on sam cały czas tak jakby już wystarczyło trzymać krzyżyk. A tu trzeba co chwilę klikać. Skręcę i znowu muszę klikać. Dobra, jest koleś. Dogoń go, no kurwa, no nie mogę go dogonić, a podobno najszybszego wybrałem, no to o co to biega? Nie wiem o co chodzi, już podobno najszybszego wybrałem. Nie wiem, proszę państwa, no podobno najszybszego, a nie mogę dogonić w ogóle nikogo, no patrzcie, no, no wysilam się i ni cholery, nic. A, przeskoczyłem, dobra. No nie mogę typa dogonić w ogóle, kurwa, o co tu chodzi? Znowu słoń. Ciekawe jak się w niego wjedzie, to czy coś jest śmiesznego. Ale wolę nie próbować, nie? No dawaj gościu, no chcę ciebie dogonić, no. Ale! Znowu mnie dublują, kurde. No i koniec. No to bierzemy teraz kolejną planszę. Teraz na rolkach był wziął. Na rolkach pamiętam, że dobrze mi się jeździło tutaj. Teraz sobie wychodzimy z tego. Gdzie to było? Tutaj, tak? A nie, najpierw trzeba tryb wybrać. Czekaj, to najpierw tryb. Wyjdź stąd. Jeszcze ruki mam ustawione, to czemu mi tak do dupy idzie? A, dobra, teraz weźmiemy rolki. O!
zawodnika, ten, który na rolkach był najszybszy. Cholera, no. No to teraz bierzemy teraz ten inline skate, tak? To będzie to chyba, tak? Acceleration, który ma najszybszy? No to ten, ale handling ma słaby. Bruno Russo. Top speed, to też źle. Ten? Może ten, no niech będzie ten, no. A zobaczmy. O, taka plansza. Takie konie trzeba teraz tutaj się skulić, wypiąć. W ten sposób ich dogonimy, tak? No dobra. Spiąchy dawaj tam w nich, no. No patrz, 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 no. No jest, jeden walnięty, dobra. Kolejny, a tutaj się walnąłem teraz, no dobra, jedziemy dalej. Dziewiąty jestem, to wcale nie lepiej niż poprzednio, ale dobra, dogonimy ich. Na tych rolkach chyba najlepiej się jeździ, mi się wydaje. Zobaczymy. Wow, teraz wysoko, żem podskoczył, dobra. No dogoń, kurde, znowu nie można dogonić. O co tu chodzi? Dlaczego jak raz już jestem ostatni, to nie dogonię nikogo? Co to ma być? Dobra, przeskoczyłem. No to jestem siódmy, ale właśnie tej beczki. Ale ósmy jestem, dobra. Dawaj gościu, teraz ciebie musimy tutaj pierdyknąć. Dobra. No kurwa, znowu beczki. Dziewiąty, dziesiąty, o, ale padaka. Dobra, jedziemy dalej, aż w końcu się uda. Być wyżej niż kurde ósmemu. Ósmym. Aj, znowu. No jednak nie takie łatwe. No dobra, ósmy jestem. Kurwa. Jest! Uderzony! A jak się trochę pogra, to już się czuje ten klimat tutaj. Sterowanie nie jest dosyć przyjemne w tej gierce, ale nawet spoko się w to gra. I jestem szósty, no właśnie. Początki bywają trudne, ale da się wczuć w ten klimat, no. Nie trafiłem w skocznię akurat teraz.
O, gość! Teraz ja się żem walnął. I no znowu ósmy, no. Dziewiąty, part dziesiąty. Widzicie, jeden błąd i jesteśmy ostatni. No właśnie, to jest jedna z tych gier. Raz się jebniesz i już jesteś ostatni, nie? Niestety, to jest jedna z tych gier. Ale muzyczka w tle jest zacna dosyć. Tylko niestety znowu dziesiąty. Kurwa, no to jest gierka. Hacienda. Kurwa! Wapone! Dobra, skaczemy, jest. Kiedyś QD też recenzował, tylko nie pamiętam czy właśnie jedynkę czy dwójkę, ale recenzował, wow, żebym się wywalił. On je recenzował chyba właśnie ESPN Extreme Sports, a albo właśnie TUI Extreme. A może to właśnie ta była pierwsza, a Extreme Sports była druga. Właśnie, to też nie pamiętam jak to było. Ale recenzował ją. Chyba nawet niedawno. Jakoś miesiąc temu, czy coś takiego. Dobra, o dziesiąty, niestety, a szło dobrze. No dobra, próbujemy teraz następną planszę, zobaczymy czym najlepiej siedzi. Na razie jak mi się wydaje na rolkach jakoś najlepiej, nie wiem dlaczego. To teraz co zostało? Jeszcze snowboard został, tak? W Japonii. No a potem zagramy może w Championship, albo swoją postać stworzę. Źle, że cały czas ostatni jestem, mimo że gram na rookie. Kurs to tutaj będzie. Teraz dajcie mi Japonię. O. I zawodnik do snowboardu. Ale szło dobrze na tych rolkach, kurwa. I źle potem na końcu. Dobra, skateboard, snowboard. Teoretycznie ten też jest dobry. No dobra, niech będzie ten. Japan One, a możliwe, że później wszystkie plansze są odbite lustrzanie, dlatego jest na przykład Japan 2. No dobra, zobaczmy sobie jak tym się jedzie. No też dosyć specyficznie. Z piąchy. No, żółty. No wszystkich wymijam, ale to dobrze może. Jestem trzeci. O, widzicie, teraz jestem trzeci. No to... Wszystko, że ja nie muszę, bo jadę inaczej. Ale teraz wypadałby. No, jest. Jeszcze raz. A, teraz źle. I właśnie, ósmy. I widzicie? I dziewiąty. I zaraz dziesiąty. No właśnie. Jeden błąd i jesteś ostatni. Niewybaczalna gra. Kurwa! A byłem trzeci, nie? Trudna, ale mimo wszystko fajna. To ten klimacik tutaj i te lanie po mordach. Dobra, dziewiąty, bo gość utknął, to mamy jednego za sobą. No i pewnie będę znowu dziesiąty. No właśnie, kurwa, te blokady są wkurwiające, no! O, tu fajny taki tunel. Fajnie te trasy wyglądają nawet, muszę wam powiedzieć. Tutaj publiczność po bokach. Fajnie to zrobione jest. Jak na taki staroć.
Znowu 10, no kurwa, jeden błąd popełnisz i już nie dogonisz nikogo. No właśnie nienawidzę tego typu gier. O, kogoś tam doganiamy chyba powoli. O, w ostatniej chwili, dobra. Kurwa. No tu fajny taki tunel lodowy. No to fajnie wygląda. Dopiero. No kurwa, przecież przeskakiwałem nad tym. Nadal 10. Kurwa jebana rasa, co? No to już będę 10. No niestety, ta gierka jest taka, że albo na farta trzeba liczyć, że wyprzedzę wszystkich i później nie popełnię błędu i będę cały czas w czołówce. No dobra. Trudno. No jedź. No, już nie dogonię nikogo niestety. Ale dobra, kończymy tą trasę i pogramy w pozostałe tryby. Co tu jeszcze tam było? O, tutaj będzie znowu jakiś taki tunel. Jakby. Ale po tym nie można jeździć. Tylko tak dla ozdoby jest. No będę próbował aż do skutku, żeby nie być ostatnim, no na pozostałych planszach, no. Ciężkie to jest, no nie myślcie, że to taka prosta gierka. No dobra, 10 niestety. To co teraz? Weźmiemy jakiś tryb inny może. Tutaj było New Season i Load. No to weźmy New Season. No zobaczmy jak mi pójdzie. No tu nazwijmy się... Niech będzie Axel. No i co? Można zawodnika jeszcze wybrać, tak? No weźmy może własnego teraz, bo trochę można własnego teraz zrobić, tak? Standard, jak to się robiło? A, tu tworzymy zawodnika, tak? Patrzcie, o! Aha, to w ten sposób.
Walnijmy u każdego jak największy ten top speed. No i dobra. Można jakiegoś save'a zrobić czy coś, tylko zerknę sobie jeszcze raz. Nie, tutaj nie ma, to może po championshipie dopiero. Dobra, race. Zobaczmy jak tutaj będzie w tym championshipie. Afryka 2, no czyli inna część. Chyba że od drugiej strony się jedzie, no zobaczymy. Zaczynało się, gdzie były jakieś takie te piasek i tam jakieś kości stały. Z nich ustawione były te jakieś te bramki. No są. Czyli czym to się różni właściwie to od tego? No dobra, zobaczymy. Wow, ale nad kamieniem przeleciałem, no nieźle. Ale mimo wszystko nadal dziewiąty, no kurwa mać. Jak tu mam ich dogonić, no kurwa to jest niemożliwe. Dobra, ósmy, nie, dziewiąty nadal. To nie był goleś, to był jakiś tam królik czy coś. No i dziesiąty, kurwa ja pierdolę, no. Jak tu mam być wyżej niż dziewiąty? Fartem chyba. Na sam początku ich wyprzedzić, wtedy dopiero. Patrz, jak ja jadę szybko i nie mogę gościa w ogóle dogonić. No w ogóle! Ósmy. No, teraz się jakimś cudem udało. Nie wiem dlaczego. O, zebra na środku była. Tu trzeba raz krzyżykiem pedałować, a innym razem kółkiem trzeba ten, prędkość nabierać. Dobra, jedź. Dziewiąty, no. I weź człowieku tutaj, Bożenko. Wow, nad słoniem. Czy to jakiś nosorożec był, nawet nie wiem, nie przyjrzałem się. I weź Bożenko, daj radę tutaj, to nie taka prosta gierka. Nie dziwię się, że to był jeden z powodów, dlaczego nie jest taka popularna, ale podoba mi się mimo wszystko ten koncept. Ale wybrałem najszybszego gościa, a mimo wszystko nie mogę dogonić, no co ja robię źle? ...62 na godzinę jedziemy, no. Szybciej to już się nie da. Dawaj, pedałuj, pedałuj. Dawaj, do tej bramki wjedź, no. No pedałuj. Właśnie jak się skręca, to wtedy pedałować też nie można. I to jest padaku tej gry. No kurwa, no przecież chciałem ominąć to. No dobra, dawaj szybko. Dziesiąty, no kurwa, no ja się staram jak mogę. No a w niektóre dzbanki można wjeżdżać, tak?
Weź zrozum tutaj w grę, nie zawsze. W Teo, w opony nie można, nie? Ale w dzbanki możesz. Koniec, no. 10 znowu. Kurwa, tak się starałem, no. Chujowa. Chujowy poziom trudności tu jest. Strasznie ciężki. Dobra, wychodź z tego. Dalej jedziemy? Nie wiem. No. Czy muszę być na pierwszym miejscu, żeby to przejść? Nie wiem. No Afryka 1 teraz, to chyba dalej, tak? Bo było przed chwilą Afryka 2. No dobra, niech będzie. Gramy już sporo, już ponad pół godzinki. No tak do godzinki bym się ten odcinek zrobił, tylko cały czas jestem ostatni, kurwa, no. Jak tu się nie wkurwić, no. No, na początku paru tam trzeba strącić. Wtedy chyba jestem dopiero, mam szansę na to, żeby być wyżej w ten, w rankingu, nie? No teraz, 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 no i patrzcie, jestem szósty, no. Ale! Poprzez słonia jestem ostatni, no. Kurwa! No i widzisz, ostatni jestem przez słonia, no! Nie ma tutaj, kurwa, uczciwości w tej gierce. Walniesz się w coś i jesteś ostatni już. I nie masz możliwości już dogonienia ich wszystkich. Nie ma możliwości, żadnej. Co najwyżej może ósmy będziesz, ale znowu się w coś walniesz i znowu będziesz dziesiąty. Dobra, jestem dziewiąty, gość się walnął właśnie tam w opony. Aj! A dobrze, że to można było strącić, dobra. Siódmy jestem, no. Na razie może być, no. Dawaj, dawaj, no ale chcę dogonić gościa, widzisz? I nie mam żadnych szans, żeby w ogóle dogonić kogokolwiek. Aaaa! Dziesiąty znowu, kurwa! Kurwa, no to już nie będę na pewno wyżej niż dziesiąty, no. Ciężkie to jest. Trudna gierka, no co ja poradzę, trudna. Jeden błąd i jesteś, kurwa, ostatni. A tutaj dosyć łatwo stłuczkę z którymś tym z banków czy z tą oponą, nie? Niestety. Ale. Uwierzcie mi, że sterowanie jest też takie dosyć specyficzne, że niełatwo tak bezpośrednio wjechać w bramkę, czy tam wyminąć jakąś przeszkodę. No już będę dziesiąty, nie będę miał opcji. No byłem siódmy, liczyłem, że będę może, nie wiem, trzeci czy coś, ale kurwa, jeden błąd i znowu ostatni jesteś. No kurwa, nienawidzę tego typu gier. Po prostu nienawidzę. Dawaj, dawaj, pedałuj. Znowu słoń. No pięknie, prosto mnie wyrzuciło ze skoczni na to. Niestety, ciężka gierka. Thank you.
nie przejdę tego Championship, jak będę cały czas na 10 miejscu. No kurwa, jakie to jest pojebane. Teraz kiedy jestem rozpędzony, już to już tak nikogo nie dogonię, co? Cup finish, no kurwa, i znowu 10, ja pierdzielę, no. Staram się jak mogę i ni cholery. Ni cholery, dobra, próbuję jeszcze raz, no może w końcu, którymś razem się uda, w końcu się przyzwyczaję może, no. Gdybym na okrągło grał w jedną planszę, to bym trochę już nauczył mi się tych przeszkód i tak dalej, ale kurde, jak cały czas przechodzę z innej planszy na inną, to też ciężko zapamiętać, ale dobra, próbujemy dalej. Dobra, rejs dalej. Las Vegas 3, no to są nawet 3 części niektórych plansz, no nieźle. Ciekawe, czym to się różni. 3, 2, 1 na przykład, no nie wiem, czym to się różni, no. No w sumie wydaje mi się, że ta plansza, którą przyjechaliśmy przed chwilą, to była taka sama jak Afryka 1. Może przeszkody były inaczej poustawione, albo w jakimś innym momencie zaczynamy, nie wiem. Dobra, na rolkach to najlepiej mi szło, tak? No dobra, zobaczymy. Na początku trzeba zbić tych ludzi. Wtedy jest szansa, żeby być wyżej w rankingu, no. No kurwa, znowu! Znowu 10, to już znowu nie dogoni. Jedna rzecz na początku źle i już potem nigdy nie dogonisz nikogo. Znowu, no kurwa, ja wiecie jakie to jest sterowanie nieprzyjemne? Kiedy ja chcę skręcić, a on nie skręca mi. No, teraz tu też nawet nie mogłem, bo nic już nie reagował na moje przyciski. No niestety, strasznie ciężki poziom tutaj sterowania i poziom trudności niestety. Za dużo przeszkód. I mimo, że gram na najłatwiejszym poziomie trudności i ni cholery. A kurde, no i zawiodłem się trochę na poziomie trudności. W demie było łatwiej, nie wiem dlaczego, ale w demie było łatwiej. W demie nigdy nie było, że jestem zawsze 10. No i nawet już nikogo widzicie, nie mam szans dogonić, no. Dwie stłuczki na początku i co, już nikogo nie mam szans dogonić. No to jest uczciwa gra. Gdzie ta uczciwość? No, znowu, no i weź tak wyrob się w tym. Nie mam szans nawet nikogo dogonić, chociaż się staram. Teraz żadnych stłuczek nie mam, a i tak już nikogo nie dogonię. No kurwa, to jest uczciwość. Jaka to jest radość z gry, kiedy ja już wiem, że będę ostatni. No kurwa, to wtedy ja jadę tylko, żeby dojechać do finiszu, a nie mam szans już nikogo tutaj łomotnąć z piąchala. Ani nawet być wyżej niż 10. No kurwa, jak ja czegoś takiego w gierkach nienawidzę. Przypomina mi się V-Rally właśnie na PlayStation, które też było tak haniebnie trudne.
Nikogo nie widzę przed sobą, a chcę dogonić kogokolwiek, a tutaj nie ma szans. Teraz dobrze jadę, przecież nic się nie stukam. Teraz dopiero, no a i kurwa weź i dogoń, no. Ale teraz to nie miałem wyjścia i tak wyleciałem ze skoczni prosto w opony. No to co miałem zrobić, no nic, nic nie zrobić, Bożenko. Tu początek właściwie wyścigu przesądza o dalszym jego ciągu, no. Już nawet mi się nie chce starać, kurwa, i tak wiem, że będę ostatni, kurwa. Nienawidzę tego typu gier, po prostu nienawidzę po prostu, że początek wyścigu decyduje o tym, jak będzie wyglądał cały jego przebieg dalej. Po prostu nienawidzę po prostu czegoś takiego. Zawiadłem się na tej gierce niestety. W demie tak nie było. Szkoda, no bo napalałem się, że ten tytuł będzie łatwiejszy, wygodniejszy, a tu kurwa poziom trudności jak z pizdy. No i finish, no i znowu dziesiąty, kurwa, chociaż raz, żebym dziewiąty był, a tu ni chuja. Nienawidzę tego typu gier po prostu, bo to już, ja już się nie cieszę w ogóle z tej gierki, już mnie ona tylko po prostu irytuje, ale chcę przejść ten cały championship, zobaczymy, czy chociaż raz będę wyżej niż na 10 miejscu, zobaczymy. No najniełatwiejszym poziomie trudności, a mimo wszystko tak chujowo, i mam ustawiony ten, najszybszego gracza, top speed ustawiłem i acceleration, a i tak do dupy. No kurwa, no to chyba świadczy o tym, że ta gierka jest w chuj trudna, co? Nie zdarzam się z tymi oponami i innymi rzeczami aż tak często, żeby nie dać rady tutaj wyprzedzić ich, co? Albo nawet dogonić. Jedziemy, co siódmy. No, czemu nie uderza w nich? No, przecież zwalę z piąty. Czwarty jestem, no patrzcie. I zobaczymy, jak długo mi się uda utrzymać tą pozycję. Siódmy już, widzicie? Jaki poziom trudności? No dobra, próbujemy. Trening czyni mistrza! Muszę być co najmniej trzeci tym razem. Dziewiąty, widzicie? Jeden błąd i dziesiąty, kurwa! Uczciwość tej gry, no. Bardzo uczciwa, no byłem przecież czwarty, a jestem już dziesiąty, no. Jeden błąd. To jest uczciwe? Dobra, chyba goszczę, tam łomotnąłem. Trafiłem go chyba. Dobra, teraz tego. No, nie trafiłem, ale dobra, i wyprzedziliśmy go. Dobra. Wow, przez glitch gry przeleciałem przez to chyba. Szósty. No kurwa! No teraz mnie on łomotnął, ale dobra, ósmy. W końcu coś się dzieje, no. Szósty. A w bramkę chciałem wjechać i niełatwo czasami trafić! No właśnie. Szósty, szósty. Piąty. Gościa trafiłem, je! Yeah. Dobra, pierwszy! Patrzcie, pierwszy jestem w końcu! Udało się! A! Da się być pierwszemu, jak widać. Ale to mocno się zaangażować trzeba tutaj w gameplay.
A, widzieliście? No to na to już nic nie miałem do zrobienia. No po prostu walnął się głową i tyle. No i siódmy! Widzicie, jaka to jest uczciwość? Z pierwszego na siódmy, no kurwa! Bo się walnął głową w tą bramkę. Już na to nie miałem żadnej rady. Co miałem zrobić? Nic nie zrobisz, Bożenko. Ale byłem pierwszy. No widzicie? Macie dowód, że z pierwszego można być nagle siódmym? I niekoniecznie z mojej winy. Po prostu gra jest w chuj trudna. No i teraz będę już dziesiąty. No, pięknie. Widzicie? Piękna gierka, kurwa. W chuj mnie to, wkurwia mnie to już po prostu. Jestem ostatni. A byłem pierwszy. I co? Już na pewno pierwszy nie będę. Ale na rolkach faktycznie jakoś najlepiej mi idzie. Może dlatego, że w demie grałem na rolkach. W demie są tylko rolki. Jakoś zapamiętałem te sterowanie, nie wiem już sam. Patrzcie, co się dzieje. O, przeleciałem. Dobra, siódmy. Kurwa macie, ale tu w końcu coś się dzieje teraz, proszę państwa. Dobra, wyprzedzaj! Ósmy. Dziesiąty, no właśnie. Raz się zderzysz i chuja. Dziewiąty, dobra. Jeżdżaj brameczkę. O, dwóch gości wyprzedziliśmy. A, proszę. Siódmy. Dawaj. O, wszyscy w to samo miejsce, widzicie? Nawet oni się zderzają z tym gównem. I dziesiąty znowu, no kurwa jebana twoja mać. Ta gierka jest tak trudna, że nie wiem po prostu. Też nawet Mortal Kombat jest łatwiejszy chyba. Tak myślę. Byłem pierwszy, jestem dziesiąty. No i co chwilę się coś zmienia, nie? Gierka bezlitosna, no. Jak ktoś ma bekę ze mnie, to proszę bardzo, go ahead, zagraj sam po prostu w tą gierkę. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. Rzucam wyzwanie. Na przykład Aleksander, który w Tokę grał. No zobaczymy, jak Aleksandrowi pójdzie. No dobra, już i tak jestem ostatni. Nawet to nie mogę wyprzedzić, nie mogę się rozpędzić. O. Chuj, po prostu, byłem pierwszy, jestem ostatni, no. Już się nie staram, bo już wiem, że nie dogoni ich. Ale dobrze mi szło, no. Finish, ale tak mi dobrze szło w pewnym momencie. I przez to, że walnąłem się głową w tą w bramkę, byłem ostatni, no kurde. Ja się staram jak mogę. Możemy kiedyś tu gierkę na live zagrać, jakbyście chcieli. Ale na razie jestem zawiedziony tym tytułem. Za trudny. Na rookie gram. Rookie przecież to jest najłatwiejszy poziom trudności. Tam przecież było jeszcze weteran i pro i extreme. No ja gram na rookie przecież. A i tak patrzcie, co się dzieje. Mam wrażenie, że jakbym grał na tym Extreme, to by było jeszcze gorzej, po prostu więcej przeszkód by było i przeciwnicy szybsi, albo mniej by się zdarzali po prostu z tymi z przeszkodami. No dobra, gramy. Idziemy tędy. Piąty jestem, dobra. Zobaczymy też, jak długo będę tak w czołówce, no. Kiedy się skończy to piąte miejsce dla mnie, chociaż mam nadzieję, że jednak tym razem nie, ale znając gierkę, to pewnie zaraz. Szósty. Siódmy. No! Teraz on mnie łomotnął. No i dziesiąty, widzicie? Widzicie? Wy to widzicie, czy ja to sam widzę po prostu, no? Jeden błąd, jesteś ostatni. Nie jest uczciwe, bo jak równie jak kogoś łomotnę, to on też powinien być ostatni. A jest cały czas za mną. Udowadniam wam, że ta gierka jest bezlitosna.
Niestety, proszę państwa, zawiodłem się na tym tytule, bo jest za trudny. Więcej tu krzyczę niż się uśmiecham. Niestety. No, łomotnik któregokolwiek, traf go. Pięknie. 9, no pięknie, już 10, no pięknie, no znowu to samo. Jeden błąd i znowu ostatni. Przecież to jest jakieś kurde padaczne. O, dwóch się uderzyliśmy w tym samym miejscu. No i patrzcie, jak on niemożliwe, że on mnie wyprzedził tak szybko. No przecież to jest, patrzcie, jak on szybko wyprzedza. No przecież to jest niemożliwością, proszę państwa, żeby to tak, żebym ja go tak w ten sposób sam wyprzedził, no. No patrzcie, jak on już daleko jest. No przecież to widać, że to jest po prostu podkręcony poziom trudności po prostu, bo jak mam go dogonić niby? Dobra, znowu się już nie staram, bo wiem, że będę 10. Ajejku, jaka ta gierka jest trudna, no. Jeden błąd i ostatni. No znowu to powtarzam, ale no co ja zrobię, że taka gierka ta jest, no. Zawiodłem się niestety na tym tytule. To straszne. Rozliczymy was wszystkich. Twórcy tych gier, które robiliście takie trudne gierki po prostu. Fajne z wyglądu, fajne z, nie wiem, z gameplaya, ale trudne. Nie wiem po prostu. Wszystkie gry z tamtych lat są trudne. Wszystkie. To dosłownie. Koniec. O nie, jeszcze nie. Ale tak już nikogo nie dogonię. O, ktoś tam jedzie. Może dogonię go chociaż, żeby być honorowo 9. No już będę, no właśnie, już będę 9. Ostatnią trasę jeszcze przejedziemy, jak już będę znowu 10, no to już kończymy na dziś, bo to nie ma sensu, widzicie? Ja się staram jak mogę, ale zawsze coś się wyniknie na trasie, że jestem ostatni. No kurde, to zero zabawy z tej gry. No. No nie było możliwości tutaj zrobienia nic, no. Nie ma po prostu, to jest za dużo tych przeszkód. Przeciwnicy mają speeda. I jeden błąd jest w ostatniej, kurde, no po prostu to jest jakaś padaka tej gry. Bladziugi po prostu ją robiły. Ostatni raz spróbujemy. Ostatnia przejażdżka. Ostatnia. No i zobaczmy, jaka teraz będzie plansza. Las Vegas 2. To na rolkach. No, no to może tutaj dobrze pójdzie. Na rolkach zawsze do tej pory dobrze szło, chociaż zawsze i tak ostatni byłem, ale najwygodniej się na nich jeździ jakoś, nie wiem dlaczego. No dobra, próbuję.
No i widzę, jak już ich dogonię. No widzicie? Na początku nie trafisz z piąchy ich, to potem już nie masz szans dogonić ich. Chociaż, no ale znowu opony, no widzicie? Co miałem zrobić, jak ja lecę ze skoczni? Nie mogę w trakcie powietrza, no, jak jestem w powietrzu, po prostu sterować, nie? Dobra, szósty. Tylko ciekawe, na jak długo, nie? Raz piąchy koleś dostał. Nie w opony, nie w opony! Aaa, w słup się walnąłem. Dobra, i znowu ósmy, dziewiąty, no i zaraz dziesiąty. No i oj. No i pewnie dziesiąty już będę, no. No, a gość się walnął, dlatego nie jestem dziesiąty jeszcze. Póki co na razie dziewiąty. Widzicie, jaki to jest poziom trudności? Ale wyzwanie jest. Nie wiem, jak inni po prostu w to grają, po prostu nie czaję. Za wcześnie troszkę. Dobra. No nie mam szans, żeby ich dogonić w ogóle, proszę państwa. No. Jest, kość trzepnięty. Szósty. Jestem. No będę się starał, kurde, żeby nie zwalić tym razem. No kurde, weź i człowieku. I to zrób, nie? Ojej, no widzicie? Siódmy, dobra. Nawet nie wiecie, ile wysiłku pochłania granie w to. Dobra, przeskoczyłem. A teraz już za późno, bo za szybko jechałem, no. I weź człowieku, no i widzicie, dziesiąty, no kurde, widzicie, co się dzieje? Jeden błąd i po tobie. Dziewiąty jakimś cudem. Kurwa! No teraz też nie mogłem tego już przewidzieć. No i już się widzę, już nie dogoni, już nie ma szans. Już ja wiem, to już jest ten moment, kiedy już nie mam szans dogonić nikogo. To już jest ten moment właśnie. Proszę państwa, no ta gierka jest niemiłosierna, no. Tu nie można w ogóle błędu popełnić, ale to jest zbyt trudne, żeby tutaj nie walnąć się w którąś z tych opon albo w tą bramkę. Finish, no widzieliście? Dobra. To by było na tyle. Gierka, jeśli chodzi o poziom trudności, to wielkie brawa. Nie wiem, po cholerę zrobili taką gierkę, której nie można ukończyć wyżej niż na 10 miejscu. No tyle, no. Także zawiodłem się. Jest strasznie trudna. W cholernie trudna. Ja nawet jak mnie palce już napierdalają, właśnie tak starałem. Więc to by było na tyle, proszę państwa. No to kończymy ten odcinek. Zawiodłem się na tej gierce, niestety. Mam nadzieję, że Road Rash, którego może kiedyś kupię, będzie łatwiejszy. Bo Road Rash na Amigę grałem. I tam nawet mi szło. A to jest jakieś, kurde... szkoda gadać po prostu. To jest takie trudne, że aż szkoda gadać, proszę państwa. Dobra, to by było na razie na tyle i zapraszam do następnych filmików. Cześć!